Marzyliście kiedyś o możliwości latania na smoku? Ja tak. No, nie jest to zbyt realne, bo musiałabym się przenieść co najmniej do świata stworzonego przez George'a R. R. Martina. No, chociaż nawet gdybym mogła to zrobić, to i tak zastanowiłabym się kilka razy. Umówmy się, smoki smokami, ale konieczność poślubienia własnego brata, wujka albo kuzyna, no nieszczególnie mi się widzi, nie tylko ze względów etycznych, ale także, umówmy się, czysto biologicznych. W świecie stworzonym przez George'a R. R. Martina dzieci z kazirodczych związków Targaryenów, bo o nich właśnie mówię, są w najgorszym przypadku szalone i nieobliczalne, ale niemal zawsze powalają urodą. Gdyby genetyka działała w Westeros tak, jak działa naprawdę, to efekt długotrwałego chowu wsobnego byłby o wiele bardziej druzgocący i zauważalny, a umówmy się, historia zna wiele takich przykładów, w dodatku bardzo popularnych. Jakich? Zaraz Wam o nich opowiem. A jeśli jeszcze się nie znamy, cześć, nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka, specjalizuję się w antropologii sądowej, prowadzę bloga Antropogik, gdzie staram się przybliżać tematykę antropologii i nauk sądowych w przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury, a z dzisiejszego filmu dowiesz się, jak wyglądaliby przedstawiciele dynastii Targaryenów, gdyby żyli w rzeczywistym świecie. Zacznijmy może od tego, czym jest współczynnik wsobności, nazywany inaczej imbredem albo współczynnikiem imbredu. Bardziej popularne i bardziej znane mogą być Wam określenia takie jak chów wsobny albo kojarzenie krewniacze. No, jak sama nazwa wskazuje, jest to kojarzenie osobników spokrewnionych przez wspólnych przodków. No, mówię o osobnikach, bo taki rodzaj kojarzenia wykorzystuje się bardzo często w przypadku hodowli zwierząt, by uzyskać konkretne cechy u zwierząt domowych albo u zwierząt hodowlanych. Sam ten współczynnik, czyli współczynnik imbredu, informuje nas o tym, jak duże jest prawdopodobieństwo, że u danej jednostki pojawią się w określonym lokus na chromosomie identyczne allele. I ja wiem, brzmi to jak biegunka słowna o nieustalonej przyczynie, więc już tłumaczę, co to znaczy na język polski. Współczynnik wsobności informuje nas o tym, jakie jest prawdopodobieństwo, że w konkretnym miejscu naszego łańcucha DNA pojawią się dwa identyczne warianty genów, które będą dziedziczone po matce i po ojcu. I teraz, jeśli w jednym miejscu na chromosomie pojawią się dwa takie same allele, mówimy wtedy o homozygotyczności, którą w dodatku jeszcze możemy podzielić na homozygotę dominującą, którą zapisujemy dużymi literami A, tak, czyli literami drukowanymi, albo recesywną, którą zapisujemy małymi literami A. To możecie jeszcze pamiętać z genetyki w liceum. Kiedy oba allele są różne, to tworzą układ heterozygotyczny, który zaznaczamy jako dużą i małą literę A obok siebie. I co ważne, współczynnik imbredu wyrażany jest w procentach. Wartość 0% oznacza brak wsobności, czyli brak pokrewieństwa między rodzicami danego osobnika, a 100% wskazuje po prostu pełne zimbredowanie. Skoro podstawy mamy już wyjaśnione, to wróćmy do sedna tematu, bo być może wydaje Wam się, że kazirodcze związki dotyczą tylko psychopatów. No to muszę Was zdziwić. No oczywiście obecnie jest to etycznie niedopuszczalne i co najmniej nielegalne, ale mimo to nadal to się zdarza. Są to oczywiście odsetki przypadków. Inaczej było jednak w starożytnych dynastiach królewskich, na przykład wśród egipskich faraonów czy dynastii perskiej, gdzie małżeństwa między bratem i siostrą czy rodzicem a dzieckiem. W Westeros, czyli świecie, w którym rozgrywa się zarówno akcja Gry o Tron, jak i Rodu Smoka, podejście do tego rodzaju praktyk jest dziwne i może wprowadzić w lekki dysonans. Dlaczego? No bo z jednej strony pierwsze zdarzenie z motywem kazirodztwa przeżyliśmy już w zasadzie na początku Gry o Tron, kiedy Bran Stark przyłapał na spółkowaniu Cersei i Jaime'ego Lannisterów. I swoją drogą ten ostatni zrzucił tego pierwszego z okna wieży, bo takie praktyki były niedopuszczalne. Ale z drugiej strony rodzice Cersei i Jaime'ego byli ze sobą spokrewnieni, bo Tywin Lannister poślubił swoją kuzynkę w pierwszej linii, Joannę Lannister. Targaryenowie w tym świecie też są swego rodzaju wyjątkiem i mają dość konkretny powód, żeby żenić się wewnątrz własnego rodu. Mianowicie smoki i ich przekonanie o tym, że są lepsi od innych, albo a w zasadzie, że są bogami, a co najmniej ich potomkami, bo tylko osoba, w której żyłach płynie krew waliriańskich rodów z Essos, może nawiązać więź ze smokiem i go ujeżdżać.
I to właśnie dlatego Targaryenowie tak troszczyli się o czystość krwi. No bo jak inaczej upewnić się, że następne pokolenie na pewno będzie miało tą samą krew? No, można żenić się z siostrami, tak jak robił to król Egon, zdobywca, pierwszy król na żelaznym tronie i władca siedmiu królestw. A jeśli nie, no to z rodzeństwem albo z innymi członkami rodziny. No i tu właśnie zaczynają się problemy, które funduje nam biologia. Żeniący się między sobą przez niemal 300 lat Targaryenowie nie ponoszą większych konsekwencji zdrowotnych niż te opisywane w Grze o Tron, czyli szaleństwo. Praktycznie zawsze są piękni i jasnowłosi. Ale historia pokazuje jednak, że dynastyczna endogamia tak naprawdę miała bardzo widoczne i bolesne konsekwencje. I to jest najlepszy moment, by pokazać. Pierwszy to Tutanchamon, jeden z najsłynniejszych faraonów. No co prawda nie za zasługi, ale z powodu dobrze zachowanej mumii i słynnej masce pośmiertnej przedstawiającej jego iście królewskie oblicze. No, ta maska to jednak spora przesada, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od tego, kim byli jego rodzice. Ojcem Tutanchamona był Echnaton, który, jak wykazały badania genetyczne, spłodził go ze swoją urodzoną, ale nieznaną z imienia siostrą. Wiemy tylko, że była określana jako młodsza dama albo inaczej, zgodnie z oznaczeniem jej mumii, KV35YL. Skoro wiemy już, jak bardzo spokrewnieni byli jego rodzice, skupmy się na tym, co z tego wyniknęło. Tutanchamon miał wyraźne deformacje ciała, na co wskazują wyniki jego wirtualnej autopsji. A w zasadzie nie jego, tylko jego mumii. Na podstawie tej wirtualnej autopsji stworzono rekonstrukcję jego wizerunku, która ukazuje rozległość jego chorób. On miał bardzo szerokie, można powiedzieć, kobiece biodra, stopy końsko-szprotawe, a także mocno wystające zęby i dodatkowo mógł mieć ginekomastię. W jego grobowcu znaleziono też laskę, która miała ułatwiać mu chodzenie, a także całą podręczną apteczkę. To wszystko mogło wskazywać na to, że faktycznie chorób, które go dotknęły, było całkiem sporo. Sam Tutanchamon, aby objąć tron, był zmuszony poślubić swoją przyrodnią siostrę. Dwie córki pary urodziły się przedwcześnie, obie martwe, pierwsza w piątym, a druga w ósmym miesiącu ciąży. Mumie dzieci zostały złożone w grobie ojca. Patrząc na karty historii, możemy stwierdzić, że los i tak potraktował Tutanchamona łaskawie. Dlaczego? Bo zobaczcie, co stało się z inną rodziną królewską, która chciała utrzymać czystość krwi, czyli z Habsburgami. Bardzo dokładnie przeanalizowano drzewo genealogiczne Habsburgów i ustalono, że przez 200 lat tylko w linii hiszpańskiej 9 na 11 małżeństw było zawartych między bliskim kuzynostwem albo żeniono wujków z ich siostrzenicami. Dodatkowo Habsburgowie zarówno z gałęzi hiszpańskiej, jak i środkowoeuropejskiej byli spokrewnieni z większością panujących w tamtym czasie rodów, więc nawet gdyby na pewnym etapie nie chcieli żenić się z osobami z rodziny, no to było to praktycznie niemożliwe, bo i tak łączyłyby ich wspólne geny. I teraz, dokładna analiza genealogii obu rodów wskazuje na to, że od 1450 do 1750 roku między jedną a drugą odnogą dynastii zawarto 73 różne małżeństwa, z czego w 11 przypadkach ślub brało kuzynostwo pierwszego stopnia, 4 razy byli to kuzyni drugiego stopnia i 4 razy doszło też do związku między wujami czy stryjami i ich siostrzenicami albo bratanicami. Reszta małżeństw była nieco bardziej odlegle spokrewniona, no ale ciągle mówimy tutaj niemal o tej samej i coraz mniejszej puli genetycznej. To, co wszyscy najlepiej pamiętamy jako zachowanie czystości krwi wśród tego rodu, to tak zwana warga habsburska, czyli zaburzenie genetyczne, które objawiało się prognatyzmem, przy którym dolna warga i żuchwa przerasta w rozmiarze szczękę i wargę górną. Jednak ci, którzy byli dotknięci jedynie wargą habsburską, no byli szczęściarzami. Swoją drogą, jestem ciekawa, jak wtedy nazywali tą przypadłość, bo przecież chyba nie od nazwy ich dynastii, nie? Dobra, nad tym zastanowię się później, ale teraz chciałabym Wam opowiedzieć o ostatnim królu z dynastii Habsburgów, o Karolu II. On był synem Filipa IV i jego drugiej żony Marianny Habsburg, która jednocześnie była jego siostrzenicą. Karol II w kwestii biologicznej jest postacią dość wyjątkową, bo zgodnie z przekazami historycznymi do czwartych urodzin nie potrafił mówić, a chodzić nauczył się dopiero kiedy miał lat 8. Nie udało mu się też nauczyć ani pisać, ani czytać, co oznacza, że nie odebrał formalnej edukacji, co było dość istotne, skoro zajmował tron królewski. Ale mogło też wskazywać jednocześnie na to, że nie był dostatecznie dobrze rozwinięty, jeśli chodzi o kwestie neurologiczne. Podobno jego przodozgryz był tak duży, że jego zęby w ogóle się ze sobą nie stykały, a to powodowało problemy z przeżuwaniem, jak się domyślacie, ale także z połykaniem
ślinieniem się i niezbyt wyraźną mową. Największy problem stanowiło oczywiście przyjmowanie pokarmów, ponieważ on słynął z tego, że był łasuchem. Często połykał jedzenie w kawałkach, co kończyło się bólami żołądka. Podobno chorował też na akromegalię, czyli chorobę, która jest spowodowana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu. Ona występuje u osób dorosłych, u których proces wzrastania kości został już zakończony. Dlatego to jest troszkę coś innego niż gigantyzm, bo gigantyzm występuje w przypadku osób, u których jeszcze ten proces wzrostu trwa. W akromegalii obserwujemy powiększenie się rąk, stóp, twarzoczaszki. Wtedy ta twarzoczaszka ma taki bardzo specyficzny, szeroki i gruby nos. Powiększoną żuchwę dodatkowo. Duże szpary między zębami i bardzo wydatne łuki brwiowe. No oprócz tego ta choroba daje jeszcze szereg innych objawów, które wiążą się poniekąd z odczuwaniem bólu czy nadmierną potliwością. To jeszcze nie koniec chorób Karola II, bo sekcja zwłok wskazała także na wodogłowie, a to może wskazywać na przyczynę problemów z nauką czytania czy pisania, a także późną nauką mowy i chodzenia. Co prawda, nie ma stuprocentowej pewności, że wszystkie dolegliwości zdrowotne Karola II były winą tylko i wyłącznie związaną z bliskim pokrewieństwem jego rodziców. Jego siostry podobno nie miały podobnych problemów zdrowotnych, więc być może było to związane z wadami rozwojowymi albo wadami genetycznymi, które są związane z płcią. Jednak niezależnie od tego, co było główną przyczyną tych chorób, no z pewnością bardzo zbliżony zestaw genów, który dostał zarówno od ojca, jak i od matki, na pewno dodał do tej puli swoje. Naukowcy sprawdzili też, jak wyglądał współczynnik śmiertelności dzieci z rodu Habsburgów. I okazuje się, że był 4 razy wyższy niż przeciętnie dla tamtego okresu. I teraz, żeby nie być gołosłowną, zobaczcie sami. Od 1532 roku przez 134 lata w hiszpańskiej tylko linii królewskiej Habsburgów urodziło się 34 dzieci. 10 z nich zmarło przed zakończeniem pierwszego roku życia, a następnych 17 nie dożyło 10 urodzin. To oznacza, że po przeliczeniu współczynnik śmiertelności w tej rodzinie królewskiej wynosił 80%. No i teraz, jak to wszystko, co powiedziałam, odnieść do Gry o Tron i Rodu Smoka? Zaraz Wam o tym opowiem. Profesor Gonzalo Alvarez, genetyk z Uniwersytetu Santiago de Compostela, obliczył ze swoim zespołem współczynnik wsobności dla Karola II i wynosił on około 25%. Natomiast inny naukowiec, genetyk Razib Khan, obliczył wskaźnik wsobności dla Daenerys Targaryen. I gdyby żyła naprawdę, ten współczynnik wynosiłby aż 37%. I w sumie to nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że zarówno jej rodzice, jak i jej dziadkowie byli rodzeństwem. Ale co oznacza tak wysoki współczynnik inbredu? No, tu zachodzą 2 scenariusze. Z dużym prawdopodobieństwem urodziłaby się martwa. Albo, nawet zakładając ten bardziej optymistyczny scenariusz, czyli żywe urodzenie, to urodziłaby się z dużymi deformacjami ciała, no i mogłaby nie dożyć pierwszego roku życia. A jeśli nawet dożyłaby pierwszego roku życia i żyłaby dłużej, to potencjalnie mogłaby mieć jeszcze większe problemy zdrowotne niż Karol II, a jak pamiętamy, u niego nie było wesoło. To zdecydowanie dużo gorzej niż wspomniane wcześniej szaleństwo, a także poronienia i przypadki martwych urodzeń, które przedstawione są w książce. No ale na szczęście fikcja literacka rządzi się swoimi prawami. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy film był dla Was ciekawy i że dowiedzieliście się z niego czegoś nowego. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy jesteście team zieloni czy czarni, a jeśli Ród Smoka jeszcze czeka w kolejce do obejrzenia, koniecznie napiszcie mi, jaka była Wasza ulubiona postać z Gry o Tron. Moją jest Tyrion. A jeśli zainteresował Was ten temat, koniecznie wpadnijcie na mojego bloga i na mój Instagram. Linki zostawiam Wam w opisie na dole. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!